Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Turniej rozpoczął się w sobotę. W pierwszych partiach walczono bezkompromisowo, bowiem nie było remisów. Najdłużej, ponad 5 godzin, trwał pojedynek urodzonej w Głogowie Marty Michny, która obecnie reprezentuje Niemcy, i Ormianki Lilith Mkrtjan, najwyżej notowanej uczestniczki turnieju. W wieżowej końcówce ta druga zdołała rozstrzygnąć go na swoją korzyść. Porażki doznała jedyna wrocławska reprezentantka, Jolanta Zawadzka z Polonii, która pełni także rolę dyrektora zawodów, uległa Monice Soćko. Był to zły początek gospodyni, ale szybko odbudowała formę i w kolejnych dwóch pojedynkach nie odchodziła od szachownicy pokonana. W drugim dniu turnieju Zawadzka podzieliła się punktami z Kariną Szczepkowską-Chorowską. Sensacją była natomiast porażka Mkrtjan. Ormianka uległa Joannie Majdan-Gajewskiej. Poniedziałkowe pojedynki zakończyły się 4 remisami. Nasza reprezentantka walczyła z broniącą barw Turcji Ekateriną Atalik. W klasyfikacji generalnej po 3 rundach prowadzą Joanna Majdan-Grajewska i Gruzinka Nino Baciaszwili. Pół punktu mniej ma Monika Soćko. W turnieju bierze udział 10 zawodniczek. To impreza, jakiej jeszcze w naszym kraju nie było. Wszystko przez szachistki, które udało się do Wrocławia ściągnąć. Poziom poszczególnych zawodniczek to klasa światowa. W kolejnych latach impreza ma się jeszcze rozrastać. Zawody noszą imię Krystyny Hołuj-Radzikowskiej, jednej z najwybitniejszych polskich szachistek, zdobywczyni 17 medali mistrzostw kraju, uczestniczki 2 turniejów, pretendentek do tytułu mistrzyni świata i 4 olimpiad. Jej imię ma być wspominane przez wybitny poziom partii szachowych. W tym roku to się na pewno udaje. Przed nami jeszcze sporo grania. Zawody w Polonii Wrocław przywita Stwosza, potrwają bowiem aż do niedzieli. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl